To ciekawe, Hitler mówił o Żydach, że to pasożyty w ciele narodów. Aborcjoniści mówią o nienarodzonych dzieciach, że to pasożyty w ciele kobiet. Ten sam język. Jednym z jego argumentów za wiarą w ewolucję było to, że embrion ma skrzela. Zmyślił to niemiecki profesor Ernst Haeckel. Posłuchaj nagrania czwartego o tym, że aborcja nie jest morderstwem przy założeniu, że ewolucja jest prawdziwa. To szalona idea. Hitler powiedział, to nowe państwo, Niemcy, nikomu nie odda swojej młodzieży. Wychowamy młodzież tak, jak chcemy. Illinois był człowiek, który zastrzelił lekarza. Gdy go spytano, dlaczego zabił, powiedział, bo robi niebieskie szkła kontaktowe i rozwadnia aryjskie piękno. Idea o wyższości aryjskiej nie zginęła. Ciągle są w kraju jej wyznawcy. Wiem, jestem na południu. Nikt nie jest lepszy z powodu koloru skóry. Hitler próbował schować się za ideą, że chrześcijaństwo usprawiedliwia to, co robi. Oto znakomita książka Marvina Lucera o krzyżu Hitlera. Jak starał się, by ludzie myśleli, że to w porządku, bo Bóg mu powiedział, żeby zabił tych wszystkich ludzi. Na jednym z propagandowych zdjęć Hitlera widać, jak wychodzi z kościoła z krzyżem nad głową. To był kłamca. Istniały nazistowskie chrzty. Jednak po cichu Hitler nienawidził chrześcijaństwa. Powiedział, chrześcijaństwo uważam za najbardziej zgubne i zwodnicze kłamstwo w historii, bo uczy, że wszystkie narody wywodzą się z jednej krwi. Nie jesteś lepszy z powodu koloru skóry. Tak uczy chrześcijaństwo. Ale mieli nazistowskie chrzty, nazistowskie ołtarze. Niewiarygodne, co Hitler robił, próbując ukryć się za chrześcijanami. Japończycy również uważali, że są wyższą rasą. Tego japońskie podręczniki uczyły dzieci przez 30-40 lat. Gdy ukazała się książka Darwina, przetłumaczona na japoński w 1859 roku, kilka lat później Japończycy połknęli to. Powiedzieli, to doskonała teoria. Wchłonęli ją, bo była zgodna z religiami, jakie już istniały w Japonii. Powiedzieli, tak, jest jedna rasa wyższa. To na pewno Japończycy. Prowadzili specjalne badania nad ludźmi. Stwierdzili, Japończycy nie mają na ciele tak dużo włosów, co dowodzi, że są bardziej oddaleni od małp. Stwierdzili, że mają łagodniejszy zapach ciała i że są wyższą rasą, która zasługuje na to, by rządzić światem. Jak mówię, że ewolucja jest w dużej mierze odpowiedzialna za II wojnę światową, ludzie patrzą na mnie jak na wariata. Ale to jest prawda. Ewolucja jest też fundamentem filozofii nowego porządku świata. Mowa o tym na nagraniach CSE 103. 17-godzinne seminarium jest rozciągnięte na 60 godzin. Porusza wiele kwestii. ONZ ma plany jednego światowego rządu. Chce ustanowić swoje wojsko, które będzie interweniować w wewnętrzne wydarzenia w każdym kraju. Chce wyeliminować prawo weta Stanów Zjednoczonych. Chce nadać jurysdykcję ONZ nad całą ziemią. To znaczy, że ONZ będzie decydować, do kogo należą rzeki i wszystko, cała ziemia. To z przemówienia sekretarza generalnego z września 2000 roku. Już podzielili świat na 10 regionów. Przez lata uczono mnie, że Cesarstwo Rzymskie zostanie wskrzeszone w czasach ostatecznych. No i będzie jak w wizji w Księdze Daniela. 10 króli zbierze się i odda władzę jednemu królowi. Myślę, że coś przeoczyliśmy. Może to nie 10 krajów w Europie się zjednoczy. Może to 10 regionów świata. Może ta ostatnia wizja Daniela dotyczyła zjednoczenia całego świata? Powstają plany nowego porządku świata. Pewni niezwykle bogaci, wpływowi ludzie mają plany rządzenia światem. Próbują przejąć kontrolę nad planetą, a Bóg siedzi w niebie i śmieje się z tego.
W psalmie drugim czytamy: czemuż burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Królowie ziemscy powstają i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego, mówiąc: zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Bóg widzi ich plany i śmieje się z tego. Ale póki co będziemy musieli przejść przez trudny czas. Dobrzy ludzie mówią: Bóg wyciągnie nas stąd przed prześladowaniami. Powiedz to chrześcijanom z Chin i chrześcijanom z Rosji i z Egiptu, którzy są zabijani, i tym z Sudanu. Zabito ich setki tysięcy w ostatnich 10 czy 15 latach w Afryce, tylko dlatego, że są chrześcijanami. Jeśli jakikolwiek kraj zasługuje na Boży sąd, to jest to Ameryka. Myślę, że on przychodzi do miasta blisko ciebie. ONZ planuje opodatkować świat. Chcą przesunąć podatki, jeśli im się to uda, do ONZ. Chcą, by sprawował kontrolę nad handlem międzynarodowym. Chcą kontrolować żywność. Dobrze rozumieją, że produkcja i dystrybucja żywności to sposób na kontrolowanie świata. ONZ planuje ustanowić nowy ośrodek władzy, zwany Zgromadzeniem Ludzi. Będzie się składać z przedstawicieli narodów, ale też z przedstawicieli z organizacji pozarządowych. Będą mogły tam zasiadać organizacje. Ciekawe. Chcą sprawować władzę nad wszystkimi krajami. Na pewno chcą sprawować władzę nad wszystkimi kościołami. Wiele kościołów już włożyło własną głowę w pętle przez to, że weszły w to. Nie zdawały sobie sprawy z tego, co robią. Jest dobra książka W uścisku Cezara o tym, jak proces przystąpienia do amerykańskiego systemu opodatkowania 501c3 złapał w pułapkę kościoły tak, że nie mogą się na niektóre tematy wypowiadać. 100 lat temu politycy bardzo się bali pastorów, bo ci wstawali i głosili: senator Jones chodzi do nierządnic. Dziś jak wypowiadasz się na temat polityki, wyciągają artykuł 501c3. I tak chrześcijanie stwierdzają: cóż, nie możemy mówić o wszystkim z kazalnicy. No to nie służysz Bogu. Jeśli jesteś prorokiem Boga, mówisz to, co każe ci mówić Bóg. Jeśli to bije w diabła, no to trudno. Wszystko rozbija się o dwa poglądy na temat rządów. Ewolucja opiera się na opinii człowieka, stworzenie na prawach pochodzących od Stwórcy. On daje nam prawo mieć kościoły. On daje nam prawo mówić prawdę. Nasi ojcowie założyciele powiedzieli, że gdy na pewnym etapie dziejów ludzkości staje się konieczne, by jeden naród zniósł zakazy, które łączą go z innym, uznajemy za oczywiste prawdy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni jako równi i zostali obdarzeni przez Stwórcę pewnymi prawami. Stale mówili o prawie narodu wynikającym z faktu stworzenia przez Boga. Ludzie, którzy wierzą, że zostali stworzeni, nie nadają się na niewolników. Wyrzucą herbatę do portu i rozpętają wielką wojnę. Ci, którzy chcą nowego porządku świata, mocno walczą, żeby w szkołach nie było nauki o stworzeniu. Bo szkoły, w których nauczanie oparte jest na ewolucji, mówią, że prawa pochodzą od rządu, nie od Boga. Ten człowiek powiedział: fundamentalistyczni rodzice nie mają prawa indoktrynować swoich dzieci. Przygotowujemy dzieci na rok 2000 i życie w globalnym społeczeństwie, a te dzieci nie będą pasować. Chcą przygotować nasze dzieci na nowy porządek świata. I słuchajcie, to działa. 75% dzieci z chrześcijańskich domów, które chodzą do świeckich szkół, traci wiarę po jednym roku nauki. Jest świetna książka pod tytułem Akta Meduzy autorstwa Craiga Robertsa o tym, jak rząd ukrywa różne rzeczy. Wiesz, ilu więźniów wojennych zostawiono po tym, jak walczyli w I wojnie światowej oraz z Japończykami i w Wietnamie? Ci więźniowie wojenni byli zmuszani do pracy w kopalniach w Związku Sowieckim i w Chinach. Po prostu przepadli w obozach pracy. Przywódcy w naszym rządzie wiedzieli o tym i powiedzieli: och, nie warto się w to mieszać, zostawmy to. Niektórzy do dziś żyją.
Jeśli chcesz zrozumieć konspirację, jakiej szatan używa, by kontrolować świat, to jest wiele dobrych książek na ten temat. Jest kilka różnych grup, które w zadymionych pokojach próbują kontrolować świat. Jest komitet 300 żydowskich finansistów, mistrzów lóż, którzy rządzą światem zgodnie z protokołami Syjonu. Krytykują mnie za polecanie protokołów Syjonu. Książka została napisana tak, że gdyby została odkryta, wina spadłaby na Żydów, a tak naprawdę to bankierzy. Ale ciągle mówili i pisali, że Żydzi robią to, Żydzi robią tamto. Jak przeczytasz, to zobaczysz, to wszystko stało się prawdą w ostatnich 100 latach. Ludzie mówią, Hoynt, to zła książka. Tak, ale ukazuje ich plany dla świata. Nie została napisana przez Żydów, została napisana przez finansistów, lichwiarzy. Pokazuje ich plan rządzenia światem. Jest książka pod tytułem Komitet 300, ukazująca 300 najważniejszych osób, które tak naprawdę podejmują decyzje na tej planecie. Decydują, kiedy będzie wojna, kiedy będzie depresja i recesja.